chcemy ożywić środowisko wiejskie i utworzyć grupę kuglarstwa. Chcemy dotrzeć z naszymi działaniami do dzieci, młodzieży, ale także zainteresować trochę dorosłych tym, co się dzieje, co się zadzieje w naszej gminie. Staramy się rozbudzić wyobraźnię i kreatywność dzieci tutaj w miejscowościach objętych tym projektem. Projekt cieszy się dużym zaangażowaniem ze strony dzieci. Podzieliliśmy dzieci na dwie grupy. Jedna grupa działa ze mną i prowadzimy tam działania teatralne. Druga grupa działa z panem Łukaszem, który prowadzi działania kuglarskie. Ten czas na rozbudzenie wyobraźni był jak najbardziej pożyteczny. Ale przydałoby się troszeczkę więcej tego czasu, żeby dzieci teraz mogły wykorzystać te swoje umiejętności, które nabyły przez ten czas i mogły kontynuować działania, jakie tutaj podjęliśmy. Jestem instruktorem, nauczycielem sztuk cyrkowych w tym projekcie Black and White, Świat Kuglarski. Mamy tutaj fantastyczną grupę dzieci, która miała tak naprawdę pierwszy raz w życiu kontakt ze sztuką cyrkową. Początkowo dzieci były bardzo nieokrzesane, nie wiedziały w ogóle, co się będzie działo. Ciężko było nad nimi zapanować, ale już po kilku zajęciach okazało się, że mamy tutaj kilka wspaniałych talentów. Adriana, który naprawdę jest moim faworytem, żongluje piłeczkami, naprawdę jestem z niego dumny. Gucia, który już po trzech zajęciach zaczął jeździć na monocyklu, już potrafi przejechać kilka metrów, te 5-7 metrów, co jest dla mnie wyczynem wręcz. To dopiero zaczynają się dziać rzeczy, zaczynają się wykluwać potencjały, ale fajnie byłoby to jeszcze ubrać, bo takie projekty i takie inicjatywy w podobnych miejscach bardzo rzadko się zdarzają i dla mnie jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Jestem naprawdę bardzo dumny i szczęśliwy, że mogę wziąć w tym udział i patrzeć, jak te dzieci się rozwijają. Jest to grupa dzieci, które do tej pory nie miały możliwości spróbowania czegoś takiego. Jeżeli na chwilę odciągnęliśmy ich od komputera, od telewizji, od komórki, no to warto było to zrobić. Rozbudza to ich, wiadomo, wyobraźnię i sprawdzili się. Są fajni, naprawdę.